Cześć! Witam się z Wami dzisiaj z mojej kuchni i zapraszam na kolejny filmik z super przepisem, który przygotuję i zdradzi Wam i pokażę Massimo, czyli będzie coś z kuchni włoskiej, coś prostego, coś na obiad i coś niesamowicie przepysznego. No, może być też na kolację. Ok, podam teraz składniki do przygotowania tego dania na dwie porcje, czyli jeśli będzie więcej osób chętnych do zjedzenia tego dania, no to oczywiście trzeba będzie podwoić ich ilość. Zaczynamy. Dwa główne składniki to pomidorki koktajlowe i oczywiście dwie świeże dorady. Będziesz również potrzebować oliwy z oliwek w dosyć dużej ilości, zaraz zobaczysz ile, sól, natka pietruszki, dosyć spora ilość, jeden ząbek czosnku, pół szklanki białego wina, no i zostają ostatnie składniki, czyli woda i makaron. Jak widzisz, tych składników wcale nie jest wiele, więc to danie też nie będzie należało do najdroższych, ale za to będzie super smakować. To teraz przechodzimy do etapu, gdzie Massimo pokaże, jak krok po kroku przygotować to przepyszne włoskie danie. Bardzo proszę, na początek musimy pokroić pomidorki, tak jak widzicie. Oczywiście przygotujcie sobie również wodę, w której będziecie gotować makaron. Duża patelnia. Olio d'oliva, un poco in più. Dosyć sporo, widzicie, oliwy z oliwek. Co tutaj jeszcze dorzucasz? Czosnek? Czosnek dopo. Adesso później. Accendiamo. Czyli facciamo trochę rozgrzewasz, un po' l'olio caldo. Dobra, rozgrzewasz trochę oliwę. Teraz? Allora, adesso mettiamo le orate, però digli che si devono prima pulire dentro. Dentro si będziemy podsmażać trochę doraty, ale Massimo podkreśla, żebyście zwrócili uwagę, że one w środku, widzicie, muszą być czyste, tak? O, bardzo proszę. Jak długo? Li facciamo 2-3 minuti, li facciamo dorare un po'. 2-3 minuti, dobra, 2-3 minuti. Adesso prendiamo un aglio tagliato a metà. Tak, jeden czosnek. Uno lo mettiamo qua, un altro lo mettiamo qua, vedi? Sì, facciamo rosolare un pochettino. Smażamy chwilę. Dobra, teraz robimy trochę vino białe. Dodajemy białego wina. Mezzo bicchiere di vino bianco. Tak, pół szklanki Massimo. Adesso ci mettiamo i pomodorini. Dodajemy pomidorki. Pomodorini dentro. Coś jeszcze? Un po' di sale. Sól. No. Adesso prendiamo l'acqua che stiamo facendo caldo, però senza sale, e ci mettiamo un bel mestolo di acqua, anzi uno e mezzo. Dobra, czyli Massimo mówi, że tą wodę, którą tutaj szykujecie na makaron bez soli, dodajemy, proszę bardzo, tutaj do ryby z pomidorkami. Mettiamo il coperchio sopra e da 15 minut. Zostawiamy na 15 minut, tak? Si fa da solo. Dobra, czyli macie nic tutaj więcej nie robić, nie przekręcać. Za 15 minut. 15 minut będzie nam się tutaj robić. W międzyczasie Massimo pokroił też dużą ilość świeżej pietruszki. Allora, adesso alziamo l'orata. No, wyjmujemy oratę. No. To, co będziemy teraz robić, a w sumie co będziemy robił, to una, będzie. Una la dobbiamo pulire. Tak, będzie czyścił doraty, czyli wyciągał, widzicie, usuwał całą skórkę i zostawiał tylko mięsko bez ości. Jedna dorata una już la czysta, pulita, tak, e la mettiamo qua i dodajemy ją do sosu. Una la mettiamo qua. Tak jest. Allora, la pasta è quasi pronta, si deve togliere 3-4 minuti prima, perché si deve cuocere nella salsa pure. 3-4 minuty przed tym, jak makaron będzie gotowy, musicie go wyciągnąć, widzicie, i wrzucić tutaj do naszego sosu. Mm.
Jeszcze jeden. Jeden jeszcze. O, to. Mamy to. E teraz li facciamo cuocere qua dentro qua i maccheroni. I teraz trzeba będzie tutaj, widzicie, wymieszać makaron za 4-5 minut. I tak 4-5 minut jeszcze, że tak powiem, podsmażyć, żeby ten makaron też trochę nasiąknął właśnie sosem. No i proszę, jakie pyszne. Co teraz, na koniec? Zobacz. Duża ilość pietruszki. Tak. I gotowe. Jeśli przygotujesz to danie, daj koniecznie znać w komentarzu, jak wyszło i czy ci smakowało. Będzie mi również bardzo miło, jeśli prześlesz zdjęcie twojego dania do mnie na Instagramie lub też na Facebooku. A ja oczywiście zapraszam na kolejne filmiki i widzimy się już za chwilę. Buziaki, tak!